Witajcie, Joanna Hołyś z tej strony. To nie będzie transmisja o kobiecości, to będzie transmisja o polskości. To nie chodzi o to, że ja się będę jakoś szczególnie mądrzyć, ale wczoraj miałam taką wenę, miałam taki moment, kiedy po prostu usiadłam i stwierdziłam, no dobrze, jak to jest? Mamy obecnie zawody piłki nożnej. Różne osoby mają różne koncepcje. Gdzieś wpadł mi profil, no nieważne, czyli może nie będę mówić nazwiskami. Generalnie była to jakaś analiza jednego z meczy z chyba nie Francją. Francja może dzisiaj, nie wiem, ja tego za bardzo nie oglądam. Natomiast ta analiza mówiła o tym, że w większości tych rozgrywek Polacy się poświęcają i że wchodzą jakieś satanistyczne siły. Więc ja się zastanowiłam ogólnie nad całokształtem. Wiecie, mamy trzy poziomy siebie. My jako człowiek, jako ludzie, kobieta, mężczyzna, rodzinnie, również funkcjonujemy jakoś jako jeden organizm. Potem są dalsze poziomy, wspólnoty lokalne, potem kraje. I teraz to jest jednak tak, że wina tak zwana zawsze gdzieś leży po środku. Nawet jak jest tak zwany toksyczny związek, to ktoś jeden może czynić coś złego, a ktoś drugi na to pozwala. To też jest zło. Nie mówienie nie jest zgodą na zło, na coś toksycznego. Więc jakby czy my rozpatrujemy Polskę, Polaków jako ofiarę jakiegoś układu, czy też rozpatrujemy jako tego, który jest winny, to nie tak, że nie ma znaczenia. Prawdopodobnie oba elementy są tutaj w grze. I pomyślałam, że dobra, usiądę, zrobię taką analizę, także z punktu widzenia tego języka, bo ja mówiłam już wielokrotnie, od lat mówię, że język tworzy nas, a my tworzymy język. My tworzymy język, a język tworzy nas. To język tworzy naszą rzeczywistość. Mamy jakąś mentalność i z niej wyjmujemy z serca i z ciała język, który manifestuje jakąś rzeczywistość. Oczywiście również jest to również odbicie matrycy, bo my reagujemy na to, jaką mamy matrycę, co mamy wokół siebie, oczywiście. Ale mamy wpływ na różne rzeczy. I są, no tak jak powiedziałam, są zawsze te trzy poziomy. Jest poziom umysłu, serca i ciała. To serce, ten umysł i właściwie ciało, całość, jesteśmy w duszy i jesteśmy połączeni z duchem. Jest dusza i duch. Dusza jest bardziej niejako umoczona, osadzona w nas, w ciele, a duch jest bardziej na zewnątrz, ale jesteśmy tu połączeni przez ducha, jesteśmy połączeni z wielkim duchem, z Bogiem. I teraz, czy to jest tak, że my jesteśmy do końca ofiarami, że my nic nie możemy, no bo co się dzieje, co słyszymy? Polska ciągle przegrywa. No nie tak ciągle przegrywa i nie we wszystkim. W sensie takim, że jest wypromowane w jakiś sposób piłka nożna, która jest jakoś tworzy image, obraz danego kraju, ale jeżeli jakaś część społeczeństwa w tym mocno uczestniczy, a teraz jest tak to zrobione, że właściwie nie można uczestniczyć, wiecie, no nawet Chińczycy mają, ci, którzy zupełnie są w innej niejako energii sportu, mają swoje drużyny, bo to jest taka zastępcza wojna niejako, konkurencja między krajami i tam pokazuje się, który kraj jest tak zwany mocny, ma siłę, a który nie. I teraz, czy my mamy całkowicie walkowerem to oddawać? No też nie o to chodzi, bo jest to jakaś energia męska i nasz kraj też się ma pokazać od tej strony, nawet w tych rozgrywkach, które wydają się takie, wiecie, panem et circenses, nie? Czyli te igrzyska, jakieś tam, no nie wiem jak to nazwać, gladiatorów. W każdym razie to nie chodzi o to, żeby się usuwać z tej piłki nożnej, ale jak się ogląda, ja nie oglądam za bardzo, ale jak zajrzę coś tam, to widać przede wszystkim brak ducha walki. To jest tak, że gdzieś połowa się rozgrywa, a potem jest oddawane, to tak jakby nie walczyło się do końca. No to co to jest? Jest to jakaś taka cecha charakterystyczna Polaków, że może faktycznie jak nas coś już przyprze do muru, jak już wróg jest tutaj przed naszymi oczami, to walczymy do końca na śmierć i życie i tak dalej. Może tak było dlatego, że mieliśmy tych ojców,
tą inteligencję rzeczywiście propolską, a nie inną, żeby nie mówić wprost, ale może w końcu powiem wprost. No i myślę, że mieliśmy lepsze połączenie z dziadami, z naszą historią. Nikt tam nie mówił, że to nie jest nasze, nikt tam nie mówił, że tego nie było. Natomiast to jest jeden element historyczny, natomiast drugi element jest językowy, gdzie językowo też się blokujemy. Więc jakby może teraz po prostu powiem Wam, co mam w notatkach, bo poziomów jest dużo, natomiast to, co na pewno wszyscy słyszą, to to, że Polska jest w niemocy. Polska cały czas sobie pozwala. Polacy sobie pozwalają. Pozwalamy ogólnie jako społeczeństwo, w większości, bo mniejszość działać przeciwko temu. Natomiast większość pozwala na to, żeby źle o nas mówiono, żeby była zła opinia Polski, żeby widziano nas jako tych przegrywających, tych poświęcających się, tych wykrwawiających się dla innych, tych, którzy nie utrzymają równowagi przepływ materii, tych, którzy nie są biedni, nie potrafią wykorzystać sytuacji i swój potencjał i talenty. Taka jest gadka o nas, prawda? I jest to w dużej mierze prawda. Pytanie, na ile to jest prawda, prawda głęboka, na ile to jest coś, co nam narzucono. Bo potencjał i jakby możliwości mamy wielkie, ale faktycznie niewiele osób potrafi to przekuć. Jesteśmy takim źródłowym mocno narodem, a nie jesteśmy niejako bogaci, prawda? Także na poziomie rodzin i gdzieś to się rozpływa, ginie, dzieli. Jest duży przede wszystkim, duży problem to jest, są podziały, niezgoda. No i dobra, jak to jest? Więc popatrzmy na to, co mamy. Moim zdaniem mamy połączenie z duchem. Cały czas mamy połączenie z duchem. Połączenie mamy tutaj z poziomu serca, duszy i ducha. Czyli połączenie z tym wielkim duchem tej wielkiej cywilizacji europejskiej, pierwotnej. I co my możemy tu przywołać? Scytów, Ariów, Słowian, Wendów, Wedów i wszystkie inne wiele nazw, albo to, co Białczyński nazywa Sis, czyli Słowiano i Stowie. Istowie, czyli Bałtowie i Scyci. W każdym razie to jest to tak zwane genetyczne L1A, nie tak zwane, tylko rzeczywiste L1A, czyli my biali, jacyś jasnoocy i tak naprawdę wyjściowo wysocy, potężni i jasnowłosi albo rudowłosi. To jest to źródło i no i to są geny oczywiście, tylko że geny, jakby ludzie myślą o tym, że one są odsadzone mocno w ciele. Nie jest tylko tak, geny to światło, geny to przepływ, geny to świadomość, to jest to wszystko. Więc ja uważam, że my z tym cały czas mamy połączenie, bo gdyby tak nie było, to byśmy nie istnieli już. Po prostu byśmy nie przetrwali. Żaden naród, ja właściwie nie wiem, czy ktoś robił takie statystyki. Jeżeli naród przestaje istnieć na 123 lata, nie ma go. Jest niszczony, zabrania się mówić w języku, zabrania się uczyć historii, nie istnieje na mapie. Czy jakiś naród potem może powstać i funkcjonować i mieć jeszcze kulturę dalej i tak dalej? No to może napiszcie, bo mi się wydaje, że nie ma takiego drugiego. Narodu, ale to ja w tym sensie nawet nie mówię naród w sensie państwo z tym stanem, tylko, bo widzicie, nie mieliśmy tego stanu państwowego, a jednak funkcjonujemy jako jedna, niejako cywilizacyjna jedność słowiańska, ale wyjściowo i scytyjsko-słowiańska, aryjska, Aryjowie to właściwie tam Azja. Ci Słowianie, którzy poszli tam do Iranu, właściwie do Persji i do Indii, to są Aryjowie, albo w Tocharowie w Chinach. Więc uważam, że mamy. Mamy połączenie z duchem, czyli tak naprawdę z tą właśnie pierwotną wspólnotą, pierwotną cywilizacją i mamy połączenie przez ducha, duszę i serce. Każdy z nas indywidualnie i jako jakaś jedność, wspólnota. Rodzina, wspólnota lokalna, połączenie z jakimś miejscem typu miasto, miasteczko, wieś i to się przekłada na tego dużego ducha całości. Tak uważam, że to mamy. Teraz, czego nie mamy, a mieliśmy? Czego nie mamy, a mieliśmy? Moim zdaniem mieliśmy dobre połączenie z ciałem i z materią, no bo tak mówią kroniki. I jakby tak mówią historie rodzinne, że był przepływ, że to była kraina mlekiem i miodem płynąca, że to były bogate tereny. I właściwie nadal są bogate, tylko że to bogactwo nie płynie teraz do nas, tylko do innych.
Więc to jest pewien problem, że jakby to, co teraz mamy, my jesteśmy moim zdaniem tak fizycznie niejako odcięci rodowo. Odcięci od korzeni rodu przez, no choćby przez to, że ucięto pół historii, tej najważniejszej, tej takiej chwalebnej z przedchrześcijaństwa jeszcze, oraz potem jest to w jakiś sposób zamanipulowane, gdzieś zmienione. No wiadomo, jakby historię głównie pisali Rzymianie, potem pisali Niemcy, prawda, naukę tworzyli Niemcy, ale wykorzystywali nasze dziedzictwo. Więc to jest ważne, że w jakiś sposób jesteśmy tak poodcinali od jakby korzeni rodu, albo jesteśmy w czymś, a myślimy, a no to przyszli tu Celtowie, to na naszym terenie, ale Celtowie, albo Goci, albo okej. Okay. Podczas gdy to jest nasze i my się mamy z tym zidentyfikować, a się nie identyfikujemy, więc się odcina korzeń, a to jest duch, to jest materia, to jest ciało. Uważam, że niewiele ludzi nadal jeszcze robi pracę z rodem, ze swoją rodziną na wielu poziomach i w efekcie nie ma tej pracy i są tak. Izolacja, kłótnie rodowe, kłócenie się o majątki, czyli właśnie o tą materię. Nie ma jasnego przepływu i jakby stwierdzenia, kto jest głową rodu, komu należy się szacunek, a kto niszczy ród. Są takie jakby niedomówienia i bardziej ludzie się dzielą. Albo procesują, ale w dużej mierze zamiast od razu iść i procesować się do sądu, to właściwie należałoby popatrzeć, jaki wdróg, co tam siedzi w tym rodzie, że ciągle wszyscy się o coś kłócą. To by najpierw należało zrobić. Więc jest bardzo dużo kłótni rodowych, podcinanie korzeni rodu i w rzeczywistości teraz ludzie są poodcinani, w sensie, nie wiem, moja rodzina jest jakaś taka, bym powiedziała, na tle całego naszego rodu trochę inna. Moi rodzice zawsze dążyli do tego, żeby na święta pojechać do innych, wiecie, na wszystkie groby i tak dalej. Nie cała rodzina moja tak robi, wielu się kłóci, natomiast można nawet być w stanie kłótni, ale pewne momenty, na przykład w roku, należałoby jakby przyjechać i się spotkać, a jakby minimum to jest pojechać właśnie na ten grób gdzieś, bo to jest też nawiązanie korzeni, jakby przepływu i poproszenie o wsparcie przodków. Oni już w grobie leżą, już się nie będą z tobą kłócić, już przeszło, nie? Natomiast jak tam pojedziesz, wyjdziesz ze swojej wspólnoty, ze swojego miejsca pobytu w to inne, to nawiążesz kontakt i tego wiele ludzi. Ja wiem, że wielu podróżuje, ale wielu też nie. Więc są izolacje, są zdrady, są jakieś takie, no kłócimy się i dzielimy się. Nie próbując zrozumieć, dlaczego tak jest, jakby trochę kto nas skłócił, a gdzie myśmy skłócili się sami. A to jest duża praca rodowa z karmą rodu powiązana z, no generalnie zastanowienie się nad sobą. Jakie ja wdruki niosę po mojej mamuśce, po moim tatusiu, po mojej babce, dziadku, jakby co wniósł mój mąż rodowo, albo co moje rodzeństwo. I na to są rozwiązania, prawda? Ustawienia chociażby jest takim może modnym, ale chyba skutecznym też sposobem, ale jest cała słowiańska wiedza, tam na wschodzie robią to trochę inaczej, ale też skutecznie uważam. Więc jesteśmy jacyś tacy zagubieni. Inna rzecz to real, materia. My wiele rzeczy po prostu utraciliśmy. Jeszcze w jakimś XVI-XVII wieku była tradycja wszędzie. Każdy ojciec rodu miał pisać dziennik, taki diariusz, taki pamiętnik dla potomności. Po pierwsze, wiele osób tego nie robi. Większość tego nie robi. Chociaż jeżeli robicie zdjęcia, zapisujecie, robicie je, to co jest teraz fajne, to jest dobre. Jeżeli ktoś wchodzi i robi swoją genealogię, nawet online, wrzuca zdjęcia, szuka tych ojców rodu, wpisuje im nazwiska i tak dalej, to też jest dobre. Natomiast wiele osób tego nie robi i ma zagubioną tą historię. Ja też w dużej mierze mam zagubioną, w sensie ja pradziadków nie znam nawet imion, więc nie jest to takie do końca łatwe. Trzeba by pojeździć i posprawdzać w księgach na przykład kościelnych. Natomiast nie wszędzie one są, bo po prostu zginęły w czasie wojen, spalone, celowo, niecelowo, jakby, prawda? Więc jesteśmy w ten sposób też rzeczywiście odcięci od swoich rodów i zagubieni niejako, prawda? Zagubione tradycje, robi się też tak, że
No mało kto, jakby przy całym feminizmie, indoktrynacji, komunizmie, jest takie niwelacja wszystkiego, prawda, ujednolicenie, więc wiele rodzin gubi też własne tradycje związane z, nie wiem, na przykład gotowaniem, tego co gotujesz, jakie tam babcia miała swoje najlepsze potrawy, jakie matka ma swoje najlepsze potrawy, no to jeżeli to się gubi, albo tradycje inne związane z jak każdym cyklem roku, co sadzisz w ogrodzie, jak to potem przetwarzasz, jak to związane jest z tradycją twojej babki, matki i tak dalej, to też jest to w jakiś sposób zagubione, nie mówiąc o tym, że wiele osób się odcina od ziemi. To jest tendencja całoświatowa, że synowie, córki są tacy wykształceni, że już niczego nie potrzebują i sprzedają wszystko, przez ziemię ojców i tak dalej, bo oni przecież będą w jakiejś korporacji albo na stanowisku. Błąd. Nieważne, możesz być na korporacji, a ziemię trzeba mieć, nie należy jej sprzedawać, a jak możesz, to kup. Najlepiej od rodziny albo gdzieś, gdzie ktoś jej nie chce. Zniszczone jest też dziedzictwo w dużej mierze, kultura, albo się myśli, że ale to nie jest moje. Teraz to jest tak, że właściwie dobrze by było uznać, że wszystko jest nasze w jakiś sposób. Bo na naszym terenie, nawet za tych Jagiellonów, gdzie wiemy, mieszkało wiele ludzi, więc my jesteśmy jakoś już pomieszani. To by oznaczało, że element teutoński, niemiecki też jest nasz. Wiele rodzin jest mieszanych. Na całej północy ten element słowiańsko-niemiecki jest mocny. No to znaczy, że to też jest w naszej kulturze. Jak mamy chrześcijaństwo i ono weszło, to też nie możemy tego sobie wywalić i wykorzenić. Tak się nie da. Bo na bazie tej powstało bardzo dużo kultury słowiańskiej i ona jest właściwie czasami bardziej słowiańska niż katolicka, bo ja nie wierzę, że tak w taką dużą ilość jakby tego wszystkiego, pieśni i tak dalej tworzono. Wiele po prostu było przetwarzane z tego, co było istniało wcześniej, co stworzyli tak zwani poganie, Słowianie. Kościół w... Takie jakby to powiedzieć, takie narody, które są imperialistyczne albo instytucje imperialistyczne, jak Kościół na przykład, albo całe Imperium Rzymskie, prawda? Potem to niemieckie, rosyjskie tak samo działa, to nie są kreatywne konstrukty. Na tej samej zasadzie Rzym nie był kreatywny w stosunku do Grecji. Grecja była bardziej kreatywna, chociaż też przejmowała od Słowian. Słowian, Etrusków, nie wiem, prawda? Włochy tak samo, jakby obecne. Kreacja była u nas, tutaj źródło było w środku gdzieś Europy, natomiast te imperia, te konstrukty takie mocne, były mocne i są mocne w przetwarzaniu tego, jakby bierzesz ze źródełka to coś cennego i tak skutecznie przetwarzasz to po prostu na dobrobyt dla siebie, dla materii i tak dalej. I zaczęli przetwarzać to tak, jednocześnie jednak niszcząc nas. Bo Słowianie też to kiedyś umieli. W sensie była równowaga. W państwach zachodnich nie ma do końca równowagi. Oni mają mniej, niejako wszystko jest pożyczone, gdzieś zebrane i z tego wyrosło ogromny taki moloch, taka maszynka, prawda, do tworzenia materii. Natomiast u nas, u Słowian, Scytosłowian, Ariu i tak dalej, było to zrównoważone. W sensie gdzieś zawsze materię przenikał duch, a ducha przenikała materia. I tak ma być. Więc nie możemy się też od tego wszystkiego oddzielić. Pytanie, czy my się możemy też oddzielić na przykład od całej tej kultury chrześcijańsko-łacińskiej. No też nie, ale trzeba na to spojrzeć w taki sposób, że łacina czy greka to jest coś, co wyszło z runicznego pisma, bo to widać. Nie wiem, czy to wiecie, czy nie. W każdym razie zawsze były dwa typy pisma u tutaj Scytosłowian, w sensie jedno było święte, takie naprawdę do rytuałów i to jest ta Głogowica, z niej tam powychodziły te cyrylice inne, natomiast i to jest bardzo bogaty zapis, bardzo bogaty w dźwięki, wibracje i tak dalej, wielopoziomowy. Natomiast drugi typ to było bardziej użytkowe pismo i to były runy i te runy w jakiejś tam okrojonej formie mamy nordyckie, są też odkryte słowiańskie, to co jest alfabetem Wincza to też jest typ runiczny. A to, co potem przeszło do greki i łaciny, to też jest postruny, postruniczny zapis. W związku z tym, jeżeli nam to wróciło i my mamy w swoim alfabecie, zapisujemy wedle run,
to tak naprawdę niezależnie od tego, jaki szablon nun weźmiemy oraz czy będziemy po prostu pisać tak, jak piszemy, my nadal piszemy naszym pismem. I to też trzeba sobie uzmysłowić, bo jak mówicie, że to nam narzucono, no to wiecie, to by było dziwne, bo aż tak bardzo nie można stłamsić ducha i nie można, nie moglibyśmy się tak dobrze wyrażać, nie byłoby tej kultury zapisywanej tym pismem tak zwanym łacińskim. Potem tak naprawdę zmienionym znowu do naszego, bo przecież dodane były znaki i tak dalej. Więc to tak do końca nie jest, to jest nasze pismo, tylko musieliśmy znowu je przetworzyć, bo to pierwotne zaginęło. Kolibry latają, piękne koliberki zielone. Zielono takie turkusowe tutaj. Więc to jest to problem z połączeniem z ciałem, prawda, z materią. Natomiast ciało to jest też poziom matrycy, w sensie takim, no ludzie myślą, że matryca to matrix, natomiast nie do końca, to jest po prostu macierz, to jest coś pierwotnego, pierwotna siatka jakby wibracji i ona zarówno cię puszcza, jak i trzyma i to powinno być w równowadze i nie można myśleć ani, że jesteśmy w więzieniu, ani, że jesteśmy całkowicie wolni, bo nie możemy być wolni, jesteśmy istotami społecznymi, jesteśmy tutaj w tych niskich wibracjach ziemskich. Więc my musimy być osadzeni w całej przestrzeni tego wszystkiego, w tych wibracjach, tak? Natomiast problem jest taki, że jakby matryca przekłada się zarówno na te wibracje natury, jak się będziemy pojawiać w naturze, to będziemy nawiązywać połączenia i staniemy się bardziej spójni z rytmem natury. Natomiast inna rzecz to jest, jak nasz umysł połączony jest z tymi wibracjami z poziomu mowy, języka i tu już jest większy problem, bo ciało tak naprawdę bardziej się wibracyjnie ułoży z naturą, a umysł nami zawsze bardziej manipuluje, a to by oznaczało, że tutaj trzeba zrobić coś świadomie. I to jest to, o czym ja mówię w swoim tym kursie gramatyki języka, że no, trzeba się zastanowić, co nas blokuje, co tak naprawdę, jak mówimy, to mówimy nieskutecznie, albo mówimy i jest w tym głębia, jeśli chodzi o słowa, a potem jak chcemy manifestować, to nam się to nie przekłada na materię. Co to jest, jak to jest, dlaczego ten język nasz, taki starożytny polski, nam nie manifestuje tak skutecznie? No bo są zmienione formy. Między innymi i pewne kategorie gramatyczne. Ale to jest poziom zarówno materii, jak i umysłu. I teraz powiedziałam, problem to jest połączenie nasze z ciałem, czyli materią, i połączenie z umysłem. I to jest to, że poziom umysłu jest taki, że nasz umysł jest zmanipulowany. My mamy wdruki, nie wierzymy sobie, właściwie nie wierzymy chyba też swojemu językowi, chociaż on jest silny, tyle lat przetrwał bez prawa istnienia, a nie ufamy mu do końca i uważam, że w ogóle jesteśmy ludźmi słowa, a nasze słowa, jakby to powiedzieć, uważam, że nie mają takiej mocy, jak miał kiedyś, a należałoby im oddać moc. Pierwszy poziom to jest to, co wiele ludzi robi, czyli praca nad literkami, znakami, wibracjami, super, że odkrywają pismo. Drugi poziom to są całe słowa, czyli zrozumienie, co znaczą słowa, że nie są jednoznaczne, tylko wieloznaczne, wielopoziomowe i tak dalej. Ale trzeci poziom to są już całe konstrukty, a tutaj idzie gramatyka. Czyli trzeba, jakby wiadomo, że jedno słowo ci manifestuje, ale to słowo musisz postawić jako zdanie. W sensie powiedzieć jestem i w dodatku nie jestem, tylko jestem. Musi być na końcu. Dlaczego? To ja tłumaczę na swoim kursie. Może za chwilę jeszcze powiem. W każdym razie tak jak om, nas, właściwie bardziej otwiera do manifestacji, bo jest nosówką i jest i samogłoską i ma nosowość. Om tak naprawdę zamyka. Om jest do medytacji. On jest do manifestacji, połączenia ze światem i materią. Więc jesteśmy niespójni tak naprawdę z matrycą na poziomie umysłu i tego, jak mówimy. Tak uważam. Efekt w tym wszystkim, jeżeli nie jesteśmy, jeżeli mamy połączenie z sercem, duszą, duchem, to super. To żyjemy i funkcjonujemy. Nic jest nie, jakby nie zabije. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ok. Ale trzeba by powiedzieć, że my też nie, no może nie jest to na takim poziomie przeżycia, jak było na przykład, jak zupełnie nie istnieliśmy na mapie, natomiast w dużej mierze mamy ten szklany sufit, po prostu. I cały czas mamy też taki wizerunek, który nie jest zmieniony, jak nas ludzie widzą po prostu, czy w ogóle na świecie.
jak postrzegani są Polacy, albo się o nich nikt nic nie wie, albo jak ktoś już coś wie, to ma, no jakby kojarzy gdzieś z Wałęsą, to nie jest dobre połączenie, albo z Janem Pawłem, może, ale nie do końca. Jakby z tymi elementami, które tak do końca nie były, są kontrowersyjne, bym powiedziała. Dobra. Ja uważam, że rady są takie, co z tym wszystkim zrobić, bo to właściwie chodzi o to, co z tym zrobić. Na indywidualnym poziomie, bo ja uważam, że w ogóle jest czas taki, żeby tylko indywidualnie, pracować i przede wszystkim zacząć od siebie. Można potem iść ku rodowi, mój mąż, moja żona, moje dzieci, moja rodzina, moja wspólnota lokalna i wtedy zaczniemy czynić jakąś zmianę. Staram się, czy w ogóle dobrze nie słyszę, bo chciałam, żeby nie był przyblokowany. Ale jeżeli to wtedy inaczej, to nie wiem, czy to nie przewidzi. Możecie napisać ten komentarz, czy w ogóle mnie dobrze słychać. Rada. Na poziomie ciała trzeba się uziemiać. Trzeba mieć kontakt z przyrodą. W sensie takim, jak idziesz w przyrodę, no to nawet jak się idzie w butach, to w pewnym momencie trzeba by zdjąć te buty i gdzieś mieć kontakt z przyrodą po prostu. Żyć w przyrodzie albo odwiedzać ją. A najlepiej żyć wokół niej, mieć ogród, mieć dostęp. A jak nie, to iść do niej. Tworzyć połączenie, jeśli chodzi o ród. Ród to są, geny są także na poziomie ciała, tak? Czyli tworzyć połączenia i odbudowywać połączenia zerwane. To oznacza robić te całe badania wielkie rodowe, tak konkretnie, w sensie jakieś szukać członków rodu, jak się nazywała babcia, dziadek, jakie historie mieli, może zapisywać te historie rodowe, na co byli chorzy, na co umarli, jak żyli, jakie były ich idee, jakie były ich wartości, dosłownie, gdzie mieszkali, tworzyć sobie te wielkie mapy drzewa. Drzewa to ja polecam takie genealogiczne robić ręką własną, kredkami i tak dalej. To po pierwsze, bo to bardzo wtedy my odbudowujemy te połączenia i to jest dużo mocniej niż w internecie. W internecie można rzeczywiście to też zrobić i to wpisać, bo tą wibrację też trzeba trochę puścić w świat, medytować nad tym, więc takie duże zadanie zrobić, jeśli chodzi o swoją rodzinę, tyle, ile można. I są takie osoby, które to robią, zapisują, jakby, wiecie, ja mam na przykład, ja jestem taką zbieraczką, ja mam te historie rodzinne różne, bo jeździłam. Nie jeździłam po tych kościołach, tego nie robiłam, natomiast historie różnych ciotek, babci i tak dalej, tak, mam pozapisywane, mam to i gdzieś to chcę kiedyś spisać w jakiejś książce. Natomiast jakby też przepisy, jakieś sposoby, rozwiązania domowe, jakieś dzieje, takie tam. I to są rzeczy ważne, to jest coś, co trzeba odbudowywać, przekazywać dzieciom. I to jest element uzdrowienia, a drugi to jest oczywiście te wszystkie wdruki, w sensie co nam przekazano, w sensie z czym nie radziła sobie matka, babka i tak dalej, co ja dalej niosę. No i nie wiem, co wy tam macie, wiecie, alkohol, jakieś toksyczne układy, kłótnie, ktoś jest biedny, ktoś sobie nie radzi, ktoś, to są wszystko takie wdruki, które trzeba szukać tego głębiej. To jest powiązane właśnie z odcięciem rodu od korzeni, izolacją, kłótniami, dzieleniem się, z jakąś taką niemocą, że faceci sobie poszli, zginęli, umarli, kobiety zostały i czasami została jedna jakaś pani na tam z tym swoim gospodarstwie ziemskim i inni na przykład ją oszukali, albo miała wsparcie, albo nie miała wsparcie, to zależy, albo była z dziećmi, wychowała te dzieci, potem dzieci sobie poszły, więc to są wszystko bardzo głębokie wdruki. Były wojny, więc jakby, wiecie, rzezie, umierające dzieci, jakby nie mają możliwość zajścia w ciążę, bezpłodność, dzieci utracone. Tematów jest milion, to przekłada się właściwie wszystko na pracę z rodem, bardzo głęboką, zaczynając od siebie, idąc w stronę innych i jakby ja jako lustro, czyim odbiciem jestem, co ja ciągnę. I się to przekłada na rozwiązania, czyli ustawienia systemowe, totalna biologia, może medycyna chińska albo jakaś słowiańska. Możecie brać metody takie, jakie Ukrainki, Białorusinki stosują. To wszystko jest praca z rodem i to jest niezbędne, żeby odbudować korzenie.
Można iść na terapię. Jak się idzie na terapię, taką zwykłą siebie, czegoś, co tam macie, zaburzenie osobowości, depresję, bardzo dużo tego jest, to jak się podąży głębiej, to się okazuje, że jestem powiązana z jakąś tam ciotką, z jakąś tam babką i tak dalej, okej? Bo miała to samo i wynika to z jakiejś tam sytuacji, okoliczności i z jakiejś mocy albo niemocy, okej? Ja uważam, że dalej trzeba iść w budowanie wspólnot, tak jak się wyprowadzacie na przykład rodzinami, to się nie izolujcie, w sensie czasami wyprowadzają się rodziny i nie mają w ogóle żadnych sąsiadów obok. To nie uważam, żeby to był dobry pomysł. Trzeba mieć jednak jakichś sąsiadów i jakąś wspólnotę wsparcia, no bo to jest taka sama izolacja jak w mieście. Jeżeli kobieta wyprowadzi się i ten facet gdzieś pracuje, chyba że macie razem ziemię i pracujecie razem, no to może. Ale kobieta powinna mieć wsparcie kobiet, kontakt. Ale na pewno dobrą tendencją jest taką odbudowy Polski, siedliska rodowe, ekofarmy, te rzeczy. To na całym świecie ludzie powinni robić teraz. Rada na poziomie umysłu jest taka, żeby pracować nad językiem. Prawdopodobnie to się nakłada też na wibracje rodowe z poziomu... Oj, jakoś rozgrzewa mi się telefon. Wow. Wibracje rodowe z poziomu waszego nazwiska. Więc jakby moje nazwisko, jakie ja mam, co to znaczy, czy mi zmieniono, czy są jakieś słowiańskie elementy, czy tylko wszystko chrześcijańskie imiona, jak było kiedyś, jak i dlaczego i co to za wibracje są. To można posprawdzać, to są wibracje z poziomu jakby co nas wspiera, jeśli chodzi o umysł. A dalej idzie język. No i język to jest to, co ja mówiłam na przykład o 8 przypadkach i o rodzicielniku. W sensie wyrzucono nam ten rodzicielnik, drugi przypadek, a na przykład tak się nazywają nasze miasta. Rodzicielnik ma pytanie czyj i nie jest to dopełniacz i wiąże z rodem. I mianownik to jest twoje imię, twoja tożsamość, rodzicielnik cię wiąże z rodem. W Rosji do jakiegoś czasu jeszcze było chyba jednak Antoni Pawłow, czyli Antoni syn Pawłowa. Może można by to przywrócić. To by musiało brzmieć mniej więcej jak Jan Stanisławow na przykład, albo Joanna Stanisławow, prawda? Albo do matki Eugenina, bo moja matka to Eugenia, prawda? Ale trzeba by to przede wszystkim wiedzieć, że coś takiego jest i że miasta w ten sposób powstawały, prawda? Maryś, In, Krakow, miasto Kraka i tak dalej. Inne rzeczy związane są z manifestacją. Czy umiemy manifestować skutecznie? No ja to będę mówić na kursie, ale to jest bardzo trudne, bo ludzie mają mocne takie wdruki typu ale w prasłowiańskim albo w, nie wiem, starocerkiewnosłowiańskim nie było tak i siak, mamy dowody. No dobra, ale dokąd sięga ten starocerkiewnosłowiański? Nawet nie wiadomo, na ile te formy są właściwe i dobrze utrwalone. Jest to ostatni etap wspólnoty prasłowiańskiej. I tak naprawdę to jest takie trochę wyłożenie z fusów, te formy. I w dodatku są to kościelne formy. Więc ja nad tym się tak bardzo nie opieram. Moim zdaniem, jeżeli mamy koniugację pierwszą, tą taką główną z eł na końcu, mówią, mówisz, mówi, mówi, mówicie, mówią, to jestem jest zaburzeniem. Jestem jest połączeniem dwóch koniugacji. W jednej koniugacji jest eł, w drugiej jest m. Nie będę teraz tego tłumaczyć, w każdym razie eł. Eł na końcu powinno być, żeby dobrze manifestować. Jeżeli mamy takie słowa ważne, jestem my, to się zamykamy. Ja istnieję i jakby jestem tutaj powiązana, jakby moje istnienie nie stwarza, a jestem pochodzi od istę, iszczę, czyli iścić to jest tworzyć. Jeżeli mówicie jestem, to nie ma tworzenia, to nie ma manifestacji. Tak samo na przykład umiem, jest zbitką dwóch koniugacji. No i jakby pytanie jest takie z poziomu teorii spiskowej. To tak się samo zrobiło, czy ktoś to zrobił, prawda? To M na końcu. Umiem, jestem, to są takie dosyć ważne. Po pierwsze jestem, istnieję i tworzę. Po drugie umiem, czyli mam jakiś potencjał i potrafię. Dlaczego te dwa słowa nie mają E na końcu? Okej. Myślę, że tyle. A, jeszcze jeden problem duży, który jest u nas i który uważam jest wtórny, to jest to, jak tworzymy dokonalność. U nas dokonalność tworzy się teraz przez te przedrostki, ale jest to niespójna koncepcja. W sensie mówię, albo nie wiem,
powiedział, tak? Wypowiedział, to by było dokonane w tym momencie. Ale jest to niespójne, ponieważ istnieją formy, które są z przedrostkami, a nadal nie są dokonane. Też nie będę tego dokładnie tłumaczyć, chociaż gdzieś tłumaczyłam przy którejś lekcji. Wejdźcie do grupy kurs polskiej gramatyki zreformowanej, tam są krótkie lekcje, krótkie skróty lekcji. I tam chyba o tym mówiłam, albo będę jeszcze mówić zresztą. Natomiast kiedyś się tworzyło dokonaność przez E i był cały cykl. Pierwsza, druga, trzecia koniugacja, czyli pierwszy etap jesteś w procesie, tworzysz, mówisz, coś robisz. Trzeci etap powtarzasz, zwija się ten cykl, powtarzasz jakąś czynność i trzeci etap to było dokończenie czynności. Jeżeli mamy ułomną kategorię dokończenia, domykania, to jest cały czas ten sam temat. Chcemy, tak jak przy E, my. Chcemy manifestować, chcemy, żeby coś wyszło na zewnątrz i przemieniło się w realność, w materializację rzeczywistą, nie działa. Albo nie działa skutecznie, albo nie działa tak, jak chcemy, albo nie działa w pełni. W sensie nasz potencjał się marnuje, to jest ewidentne. Tak jakby ktoś nam gdzieś tą energię ściągał i w swoje materializacje robił. Albo ten ktoś, kto nałożył te blokady. No bo to są też takie same blokady, jak mamy na czakrach. Czy na czakramach geograficznie. I jeżeli nie mamy tej trzeciej dokonanej, to nie dokonujemy. To dlaczego? To dlatego Polacy tak nie kończą rzeczy. Ma być coś zrobić jak Sejm. Trwa w nieskończoność, już jest właściwie ustanowione i pach, rozwala jakaś jedna osoba albo coś, prawda? Bo jest przekupiona, bo coś tam, bo liberum veto, bo coś. I teraz jak ja mówię, no ale może to ma jednak jakiś związek z językiem, a może to ma jakiś związek z gramatyką, czyli matrycą zaburzoną, a może to ma związek z tym, jak ty myślisz, no bo język to mentalność, jak myślisz o sobie, jak myślisz o innych, jakie skuteczne jest twoje niejako przetwarzanie myśli w materię. No więc jest to, ale ludzie uważają, że to jest, nie, naciągane, no. Języki te dalsze, które wyszły z łaciny, albo te północne, w sensie angielski w powiązaniu z północnymi, one są dużo bardziej materializujące, dużo bardziej, one są też mniej duchowe i mniej potrafią wyrazić głębi, ale jeśli chodzi o powierzchnię i real, potrafią. Tego należałoby się nauczyć, by się należało zastanowić, o co chodzi. O co chodzi? O co chodzi? Łacina na przykład ma. Z księżyca ma? Nie, od nas ma. Łacina przecież ma coś takiego jak perfektum dokonany. Konkretna forma. U nas nie ma konkretnej formy, nie ma kategorii. Nie ma kategorii dla pewnych aspektów. Dlaczego? Nie potrzeba? Akurat te języki, które są takie dosyć silne i manifestujące i mocne w materii, mają to. Tyle. Koniec notatek. Nie będę chyba robić podsumowania. Trzeba ogarnąć ciało i umysł. Jeśli chodzi o serce i naszego ducha i duszę, to mamy, nie mamy z tym problemu. Mamy problem z swoim ciałem, materią, uzdrowieniem go, nawiązaniem połączeń i niejako pozwoleniem. To może być też na zasadzie blokad, że mamy wszyscy blokadę w umyśle i w ciele, żeby pozwolić na przepływ i na realne przetwarzanie rzeczy na materię, na materializację.